Krzysztof Sarna, Sporty Walki Orka, ze mną Wiktoria Wiki Jaroniewska, hej. Dzień dobry, hejka. Prawdziwa definicja, ile jedna wygrana może zmienić. Jesteś rozchwytywana i praktycznie od wywiadu do wywiadu, tak, już tak chyba ponad, prawie dwie godziny już. Dwie chyba. Godziny właśnie mój narzeczony mi tu mówi, że jestem, nawet tego nie odczuwam, ale już trochę głos mi wysiada. Wielka niespodzianka, wygrałaś bardzo, bardzo niespodziewanie. Nikt na ciebie nie stawiał, jakie to w ogóle uczucie? Satysfakcja, że tak powiem. Wiadomo, gdzieś tam w wywiadzie nawet mówiłam, że nie chcę zamykać mordy hejterom, tym, że w ogóle wychodzę do oktogonu, a tym bardziej tym, że wygram, ale gdzieś tam satysfakcję wewnątrz siebie czuję, bo jednak mało osób na mnie stawiało i dawali mi małe szanse. Odczuwasz hejt? Masz tego hejtu sporo, czy nie? Mam sporo hejtu właśnie. Nie wiem też do końca, z jakiej on racji do mnie napływa. Ludzie właśnie mówią, że jestem jakaś pyszna i tym podobne. Ja tego tak nie odczuwam, ja po prostu mam taki charakter dosyć taki energiczny, że tak powiem. Ile ty naprawdę trenowałaś przed tą walką? 30 kwietnia pierwszy trening. Przysięgam z ręką na sercu na moją kochaną mamę, którą pozdrawiam, po prostu, którą kocham nad życie, i 30 kwietnia pierwszy trening. No właśnie, słuchaj, jak ty w ogóle zareagowałaś, jak na przykład Leluna ciągnęła cię za koszulkę w walce? Byłam chyba poirytowana, nie wiem, czy widzieliście te miny, ale coś chyba do sędziów pokazywałam. To takie przyzwyczajenie zręczne, że jak jest taki w ogóle faul, to co to w ogóle ma być? Ale najbardziej, tak jak mówiłam, zdenerwował mnie cios chyba, który już był po stopie. W twarz chyba, wtedy właśnie byliśmy chyba w półgardzie czy jakoś tak, nie znam do końca wszystkich określeń związanych z MMA, no mówię, nie umiem w parter totalnie. Najbardziej właśnie zdenerwował mnie ten cios właśnie po stopie, który mi się wydaje, że był, bo właśnie starałam się być jak najbliżej niej, żeby nie dostawać tych ciosów na twarz. No właśnie, a propos parteru, no to byłaś poddawana wielokrotnym próbom sprowadzenia do tej dolnej płaszczyzny, ale ostatecznie nie dopuściłaś do tego. Nie do końca chyba miała siłę po tych wszystkich zbijaniach wagi i tym podobne, albo po prostu też lata robią swoje. Jakby no jestem prawie dwa razy młodsza, więc nie chcę tutaj nikomu ubliżać ani nic, bo to nie jest żaden powód do wstydu. Ja mówię, że szanuję bardzo osoby, które są starsze i mimo wszystko trenują. No ale cieszę się, że po prostu miałam więcej siły. Ja w trzeciej rundzie dostrzegłem też, że przewróciłaś sobie warkocz z tyłu naprzód. Czy to tak po prostu, czy z czego to wynikało? Naprawdę tak zrobiłam? Nie, ale faktycznie no, jakby tak jak teraz, już tak dwie pierwsze rundy miałaś z tyłu. Rozluźniałam sobie chyba ręce, pewnie jakoś tak, wiesz, nie wiem, tak po prostu jakoś wyszło. Ja po prostu chili już miałam później troszeczkę. Bałam się najbardziej o to, że zabraknie mi tlenu i mówię, Wiktoria, wytrwaj tą trzecią rundę. Ale czułaś gdzieś tak na po pierwszej czy drugiej rundzie na przykład, że idzie to w kierunku wygranej na twoją stronę, czy gdzieś miałaś wątpliwości? Że mówili mi, że po pierwszej rundzie, że na pewno ją wygrałam, bo faktycznie chyba więcej ode mnie ciosów weszło, nie było ani jednego obalenia, więc dziwne w sumie, jakby ona wygrała. Ty powiedziałaś, że od razu zabierasz się na maty po tej walce, czy jakby chcesz tutaj zawojować tą federację i może gdzieś w przyszłości spróbować swoich sił w walce o pas? Czy w walce o pas, nie do końca wiem. Na pewno aż tak, póki co wysoko nie mierzę, ja muszę się nauczyć od podstaw techniki MMA. Wiadomo, nie każdą walkę będę wygrywała tak, jak wygrałam dzisiaj. Czyli tak naprawdę znając podstawowe ciosy, czyli prawy, lewy, prosty dosłownie, i wybrony obaleń. No właśnie, jesteś też tutaj z doskoku. Jak w ogóle wyglądała ta propozycja, żeby tutaj zawalczyć, i jakie były takie twoje pierwsze odczucia? Zastanawiałaś się, czy może był to gdzieś taki chwilowy odruch? Nie, bardzo szybko się zgodziłam. Ja byłam wtedy po treningu piłki ręcznej, dostałam telefon od mojego menadżera sportowego Filipa, którego pozdrawiam również, i po prostu zapytał się, czy wchodzimy na tą Lalunę. Także weszłam. Słuchaj, piłka ręczna, no jakby, powiedzmy sobie szczerze, nie cieszy się takim dużym zainteresowaniem w Polsce. Trenujesz latami, a ludzie dopiero teraz jakby mnie szanują i gdzieś mnie tam uznają, bo już widzę, co prawda telefonu teraz przy sobie nie mam, ale gdzieś mój menadżer pokazał mi właśnie komentarze i w ogóle to zaskoczenie i w ogóle tą ekscytację, jaką wzbudziłam w ludziach. A ja trenuję tą piłkę ręczną 12 lat i po prostu ludzie właśnie na TikToku właśnie właśnie. Hejtowali mnie za to, że mówię na przykład co w ciągu dnia jako szczypiornistka i studentka dietetyki. Hejtowali mnie za tą szczypiornistkę, a tutaj wchodzę do pierwszej walki tak naprawdę z doskoku i nagle jakieś wielkie uznanie. A jak najbardziej żadnym fighterem nie jestem. No a właśnie, jak działa na ciebie hejt? Czy ty jakby w ogóle omijasz to, czy może jest to motywacja dla ciebie, czy gdzieś taki może element do wpływa na psychikę i gdzieś cię dołuje na przykład? Czasami mnie dołuje, muszę to przyznać, że mam, jak mam gorsze dni, wiadomo, gdzieś mnie to dołuje, ale wiadomo, idę z tym spać, budzę się i jest okej. Jakie są plany na ten dzisiejszy wieczór w twoim wykonaniu? No, na pewno jakiś tam after ma być, ale ja nie piję alkoholu. Dziękuję bardzo. Ja nie piję alkoholu, jestem abstynentką, także po prostu pobawię się tak jak zawsze, w świetnym stylu, z uśmiechem, z tańcami i tym podobne. No to życzymy miłego wieczoru, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję, pa, pa.